Witam, przedstawiam zasobnik do pompowania kół bezdętkowych Beto CJA001S. Do tego zakupu skusiła mnie cena oraz jakość wykonania, jaką charakteryzuje się Beto. I nie będę oszukiwał, teraz mam taki ładny komplecik. Beto można dostać za połowę albo jeszcze mniejszą część ceny tego, czego życzą sobie inne konkurencyjne firmy. Oto produkt Pro, czyli Shimano. Podobne, prawda? Zasobnik jest naprawdę solidnie wykonany. Pompuje się go do około 160 PSI. Wymaga to jednak trochę wysiłku i dobrej pompki. Wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa otwierający się po przekroczeniu około 180 PSI. Jak widać, Beto bez problemu radzi sobie z oponami o średnicy 29 cali i szerokości około 2,25. Link do tych opon i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Po uszczelnieniu bez odłączania węża możemy jeszcze dopompować oponę do żądanej wartości. Ja ze swojego zakupu jestem zadowolony, ale czytałem wiele opinii, w których ludzie narzekali na Beto. Wydaje mi się jednak, że to bardziej wina przygotowania kół i wyboru opon niż samego zasobnika. A jakie są Wasze doświadczenia z podobnymi ustrojstwami? Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!